nie żyje ceniony aktor. Widzowie uwielbiali go za rolę w komediach Wabank i Kogel Mogel. Nie żyje znakomity aktor, Włodzimierz Musiał. Miał 92 lata. Zmarł w niedzielę 19 listopada 2023 roku. Przez lata swojej aktywności zawodowej stworzył wiele znakomitych postaci. O śmierci artysty poinformował serwis Film Polski. Nie żyje Włodzimierz Musiał. Portal Film Polski przekazał bardzo smutną wiadomość związaną ze śmiercią znakomitego aktora Włodzimierza Musiała. Artysta zmarł w niedzielę 19 listopada 2023 roku w Łodzi w wieku 92 lat. To właśnie z tym miastem przez lata był związany zawodowo. Aktor urodził się 27 września 1931 roku w Częstochowie. Swój debiut w teatrze miał 20 lat później, a karierę rozpoczął w Teatrze Lalek Pinokio w Łodzi. Można było go oglądać m.in. w Teatrze im. Mickiewicza w Częstochowie, Teatrze Rozmaitości we Wrocławiu, Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu czy im. Tuwima w Łodzi. Nie żyje Włodzimierz Musiał. Włodzimierz Musiał znany był nie tylko z desek teatrów, ale również ze szklanych ekranów. Na swoim koncie ma wiele znakomitych ról filmowych i telewizyjnych. Widzowie znają go jako Pilchena, ministra komunikacji z kariery Nikodema Dyzmy, barmana w Szuflandii z King Size'a, strażnika więziennego z Zabij Mnie, Lino czy Stróża z Krola. Aktorowi największą telewizyjną popularność przyniosła rola w Wabank i Wabank 2, czyli riposta w reżyserii Juliusza Machulskiego, gdzie znakomicie wcielił się w postać włamywacza Adama Szpulskiego Szpuli. Nie żyje Włodzimierz Musiał. Zmarłego Włodzimierza Musiała pożegnał aktor i dziennikarz Rafał Dajbor. Zdecydował się na obszerny i poruszający wpis, który następnie został zamieszczony na portalu e-teatr. Wspominał przede wszystkim jego znakomitą filmografię, dzięki której artysta zapadł w pamięć widzów. Staram się unikać pisania pożegnań tych, których nie znałem osobiście. Jednak w przypadku Włodzimierza Musiała robię wyjątek. Był bowiem jednym z aktorów, których szczerze podziwiałem na ekranie. I niezwykle żałuję, że nigdy go nie poznałem, przekazał Rafał Dajbor. Dodatkowo przekazał kilka ciekawych faktów z życia aktora. Wspomniał, że Włodzimierz Musiał zadebiutował na ekranie późno, mając 47 lat. Zagrał wówczas w Bestii reżyserii Jerzego Domarackiego. Dodał, że po latach przerwy w graniu, pojawił się na planie filmu Prawda reżysera Łukasza Karwowskiego z 2023 roku.